Siemano, z tej strony Bartek i witam was na kolejnym vlogu. Dzisiaj nagrywamy teledysk dla miastowego. Tak, nagrywamy go podczas kwarantanny, no bo kiedyś trzeba pracować, jakoś zarabiasz pieniądze. Będzie to teledysk na ten temat, co się teraz w ogóle dzieje w kraju, na temat koronawirusa i tak dalej, ponieważ Emil właśnie nagrał taką piosenkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście zostawcie łapki w górę i koniecznie dajcie subskrypcję. No i co? My lecimy z vlogiem. Cały teledysk będziemy nagrywać Sony Alpha 3 z obiektywem 24-105 ze światłem 4.0. Nie mamy nic innego, więc będziemy się starać robić ujęcia w zastałym świetle i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mamy ani gimbala, ani nic, więc wszystkie ujęcia też pójdą z ręki, bo po prostu trzeba się szybko streszczać, żeby policja nas nie złapała, ponieważ nie można ogólnie rzecz biorąc, tego co wiem, robić takich rzeczy, w ogóle być na dworzu. Ja jeszcze czekam na Emila, dobrze, że się już trochę ściemniło, bo ogólnie chcemy nagrać to wszystko w nocy. Pierwsze ujęcia robimy tu, czyli na PKP Powiśle, a potem zobaczymy, co będzie przerażającego i fajnego opuszczonego w Warszawie. No więc lecimy z tematem, mam nadzieję, że damy radę. Link do tego teledysku znajdziecie na końcu mojego filmu w kartach, więc klikajcie w niego i obczajcie, jak nam wyszło. Koniecznie dawajcie łapki w górę i komentujcie i powiedzcie, czy fajnie i czy daliśmy radę. Bo naprawdę mamy mega okrojony sprzęt, bo musimy się szybko streszać, żeby to nagrać. Dobra, dołącz już do mnie, Emil, możemy zacząć nagrywać. To są pierwsze ujęcia. Emil, powiedz, jak nastrój? Zajebiście, w końcu wyszedłem z domu. Ja też, możemy zacząć nagrywać. Oczywiście na peronie musieliśmy nagrać parę ujęć, no bo pusty peron zawsze daje bardzo dobrą robotę. No i co, lecimy teraz na... No chyba polecimy teraz do centrum, nie? Czyli teraz jeszcze nagramy puste pawilony, pustą Chmielną i będziemy się zawijać tam, gdzie naprawdę już nikogo nie ma. Spróbujemy wejść do opuszczonych wagonów jeszcze, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, trzymajcie kciuki, bo może być fajnie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na pawilonach, jest tak pusto, że to jest koniec świata, jesteśmy ogólnie w sobotę. No i kręcimy tutaj właśnie ujęcia opuszczonych lokali, chyba tak to można ująć, nie? Żeby nie było, nie robimy melanżu, bo byśmy was zaprosili na nie, ale... Dokładnie tak, no nie robimy melanżu, więc robimy teledysk dalej. Dobra, elo! A teraz nagrywamy, znaleźliśmy taki fajny korytarz opuszczony i teraz nagramy sobie tutaj parę wokalis. I tak, wokalis nie widać, bo oczywiście... Dobre, tutaj takie bardziej statyczne. Takie nie, bardziej statyczne? Nie, to jest miejsca. Dobrze, ale dobrze, że masz maskę, to nie będę musiał synchronizować z wokali. Ha, ha, ha. Znaleźliśmy mega super turbo skery miejsce na następne ujęcie rapowanki. Będzie totalny ogień. Patrzcie, mamy darmowy stroboskop. Zapłaciliśmy za to jakby co, nie? Więc to nie jest nic za darmo, on tak ściemnia. Dokładnie, tu były wyłożone grube miliony Emila. Słuchajcie, pomysł jest teraz taki. Jesteśmy gdzieś na terenie chyba PKP Intercity i znaleźliśmy stare wagony. I w tych starych wagonach chcemy nakręcić ujęcia. Patrzcie, jak to wygląda. Nie mamy w ogóle lamp i tak dalej, więc nie wiem, jak to wyjdzie, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że to będzie kurwa dość pojebany pomysł. Więc i patrzcie, co jest najlepsze. Drzwi do tego wagonu są otwarte. Słuchajcie, wbijamy do wagonu. Zobaczymy, co nas tam czeka. Idziemy nagrywać ujęcia. Ty, weź kamerkę, bo ja muszę się złapać. Weź kamerkę. Stary, jaki tu jest klimat. Ej, koniecznie to robimy. A weź się w ogóle, przejdźmy się tędy. Kibel. Kurwa, stary, ale to jest kozak, co? Ja. Co? Bez muzy. Żeby wiesz, tam nie zwracać uwagi na siebie. Czekaj, a weź przejdź się dalej. Jak jest? Pojebany klimat, co? Zresztą nie wiem, czy te wokale są potrzebne. Ale dobrze to wygląda. Dobra, słuchajcie, teraz taka beka, może pójdę ogólnie zrobić kupę i się umyć. Mamy tutaj wszystko ogólnie rzecz biorąc. Wiesz co, tutaj to już nakręcone mamy chyba wszystko ze mną do kręci zajawki. Jest noc, my właśnie przyjechaliśmy na opuszczone osiedle, totalnie opuszczone. Nie wiem dlaczego, ale... No ale jest opuszczone ogólnie rzecz biorąc i totalnie nikt tu nie mieszka, więc... Tutaj nagrywamy dalej sceny, powiem wam, że jest naprawdę przerażające, jak mam być szczery, no... No ale co, lecimy z tematem. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Kurwa.
Jak tu żyć? Cześć wam wszystkim, tym razem ja nakręcę vloga, bo Bartka niestety porwali. Co zrobić, no? Raz się żyje, mówią, więc. A nie, jednak jest. Klub odzieżowy? Klub młodzieżowy. Klub młodzieżowy. Za gruby temat. Co? Ciekawe, ile to ma lat. Stary, ale to jest mega, kurwa. Ty, dałoby się wejść do tego mieszkania na luzie. Stary, po tym chyc. Oje, jak tam chcesz. I tak dalej, to klimat zrobi w teledysku 100%. Patrz, kurwa, te puste mieszkania tam. Czaisz? Ale kurwa klimaty. Tutaj to nie wątpię. Kupierz, jakby nas zaciukali, kurwa. Słuchajcie, jesteśmy na starej bocznicy kolejowej. Zobaczcie, ile mamy tutaj pociągów. To jest w ogóle jakiś totalna kurwa opcja. Nigdy tu nie byłem, ale to jest w ogóle jakiś totalny sztos, co ja tutaj widzę. Patrzcie, pociąg. No niesamowite do naszego klipu, będzie naprawdę kozak wejdzie. Pamiętajcie, żeby sprawdzać ten klip totalnie na Emila kanale, czyli na Miastowy. Dawajcie łapki w górę i komentarze, bo naprawdę staramy się dla was jak najlepiej się da. A gramy to podczas epidemii koronawirusa, więc jest naprawdę grubo. Patrzcie na to. Dobra, teraz dobiliśmy do Wawra, jesteśmy... chyba na środku torów, tak, jesteśmy absolutnie na środku torów i będziemy kręcić na opuszczonym peronie, ogólnie rzecz biorąc, a peron wygląda, o właśnie, tak. O, Emil już nawet wszedł. Mordo, weźmiesz kamery? Trzymaj. Dobra, jesteśmy już na peronie, więc będziemy zaraz kręcić. W ogóle tam fajne podziemia tego perona są, więc też zaraz zejdziemy. I będzie naprawdę fajnie. Nie mów, że mieliśmy tą samą dziewczynę. Mów to dobrze. Dobra, więc tak wyglądają podziemia tego dworca. Jest całkiem kozak. No i tutaj nagramy śpiewanki i pewnie jakieś fajne ujęcia. No więc jak widzicie, jest całkiem bardzo ciekawie. Ogólnie plan jest taki, żeby na środku Alei Jerozolimskich nagrać wokale. Myślisz, że to dobry pomysł? No bo w sumie jak tak patrzę, to jest pusto. No więc chyba nagramy pierwsze wokale na środku Alei Jerozolimskich. Skręciliśmy teledysk na środku Alei Jerozolimskich i mamy to, więc oglądajcie, będzie naprawdę totalny sztos ten klip. Więc dawajcie łapki w górę, komentujcie i zostawcie subskrypcję. Ja muszę spadać, bo chyba policja jedzie. Zostawcie łapki w górę, komentujcie, pamiętajcie i do zobaczenia do następnego vloga. Elo!